Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Ratchet & Clank A Cracking Time. Tak jest, proszę państwa, zaczynamy sobie nową sesyjkę, nowy dzień, nowy ja. W sumie od ostatniej sesji minęły 2 dni, tak więc jestem wręcz uradowany, że po raz kolejny mogę zasiąść i nagrać dla was kolejne odcinki z Ratchet & Clanka A Cracking Time. Jak widzicie, obecnie znajdujemy się na planecie Toren 4, ponieważ tutaj nasza przygoda ostatnio dobiegła końca, więc od tej planety zaczynamy sobie dzisiejszą sesję. A propos dzisiejszej sesji, to może warto powiedzieć, co było w poprzedniej sesji, tak w dużym skrócie. Więc tak, poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, dowiedzieliśmy się, że Nefarious wraz z Lorenzem powrócili i porwali Clanka. Clank zwiedzał swój dom, czyli Wielki Zegar, oraz dowiedział się, że może troszeczkę manipulować czasem, raz sobie pozwalniać platformy, raz sobie spowalniać platformy, innym razem nie. Uratowaliśmy jako Ratchet dzieci mamy z pokolenia Fongoidów i przy okazji stoczyliśmy batalię z Lordem Vorselonem. Tak, dobrze zapamiętałem. No i co? No i dzisiaj będziemy przemierzali sobie przez Toren 4. Tak więc zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy, jak to się mówi. I na sam start muszę przyznać, że patrząc sobie tutaj na te piękne widoki, po prostu, no, te widoki chwytają za serce, moi drodzy. No, autentycznie, przynajmniej za moje serce to chwyta, bo naprawdę to wszystko prezentuje się pięknie. Dobrze zatem. W takim razie tutaj nie przejdziemy, jak zresztą można zauważyć. Jakąś chyba specjalną skrzynkę, żebym zniszczył. Aha, to są jakieś ukryte śrubki tutaj, o. A to nie wiedziałem. O, patrzcie, jakichś ciekawych nowych rzeczy się dowiaduję. Tak więc idźmy zatem sobie przed siebie. I przy okazji pójdźmy w akompaniamencie tego, co tutaj nam towarzyszy w tle, czyli ten piękny oto soundtrack, który tutaj sobie przegrywa. Tak więc teraz ja zamykam mordę, a wy słuchajcie. Oh yeah, tak jest, tak jest. Ale chwila, moment, zanim ja... Okej, możemy sobie tutaj z ziomkiem pogadać. Jak on się nazywa? Wulard. Okej, to porozmawiajmy sobie zatem z Wulardem. Greetings, outsider. What brings you to Mullanoth? Co mnie tutaj sprowadza? Poszukuję Volgrum Passa. Okej, no w sumie. Volgrum Pass. Surely a peaceful adventurer such as yourself has no business in such a dangerous place. But if you insist, it is just beyond the hollow to the east. Ask the guardian for entry. Zadajmy takie bardzo podstawowe pytanie. Eons ago, those wasteful Fongoids abandoned their city and took to the soil, leaving all technology behind. He was the Terraclon's greatest assassin before a defeat on Zorak robbed him of his body. Now he's almost entirely mechanical and sells his services to the highest bidder. Yes, I have heard such a name before. It is said he arrived on a ball of fire, a comet perhaps, and claimed the Bernelia sector for his own. No okej, okay, no dobra, no to w sumie wszystko, co chciałem się zapytać, to się dowiedzieliśmy, więc teraz możemy stąd wystrzelić. Okej, okay. To był w sumie fajny nawet
skok, nie powiem, że nie. Fajnie, że żeśmy doskoczyli i że nie było sytuacji, żebym nie doskoczył, bo trochę bym się zdenerwował, gdyby Ratchet spadł w dół. O kurde ty, kolejny upgrade mamy. Znowu upgrade życia, tym razem 19 HP mamy. Elegancko, to się nam naprawdę przyda. W szczególności, że później, wiadomo, no jak to w każdych grach jest, no późniejszy segment gry będzie trudniejszy, tak więc no, trzeba będzie tutaj HP, że tak powiem, mieć na wagę złota, no bo różnie to może się skończyć. I w ogóle, nie wiem czemu, ale ta lokalizacja, w zasadzie to może troszeczkę mi się z tą rurą skojarzyło, ale jeżeli graliście w taką grę jak Crash Team Racing Nitro Fueled, tak wiem, bardzo mało znana gierka, wiem, że prawie nikt jej nie kojarzy, no ale dobra, nieważne, koniec żartów, to ta lokacja mi się, kurde, bardzo kojarzy z taką mapką Mega Mixmania. Autentycznie, to mi się kojarzy z Mega Mixmanią z Nitro Fuelda. Ale nostalgią w pysk dostałem swoją drogą. Kurde, wypadałoby w końcu broń wyjąć, no bo tak trochę słabo jest atakować ciągle kluczem. Dobra. Halt, outsider. What business have you in the hollow? I'm looking for Volgrim Pass. Volgrim Pass. Where the exile dwells. It is beyond this hollow. But we do not grant entrance to outsiders. They must find it for themselves. Kurwa, gadająca głowa w ścianie, ja pierdolę, albo może nie w ścianie, a bardziej w skale, ale sam fakt. O ty kurde! Halo, halo. O ty kurde, ty patrzcie, zoni nam tutaj. Ja pierdzielę tutaj. Quark coś tam do nas gadał, a ja tutaj się na Zoni skupiłem. Przepraszam, Quark. Sorry, że ja ciebie nie słuchałem, ale naprawdę, ja pierdziulę. Masakra, kurde, ale on wyskoczył tak nagle, kurde. Sami zauważyliście nawet. No tak nagle się pojawił, kurde. Ni z dupy, ni z pitruchy. Dobra, no to teraz tak. Pyk. O tak, dobrze. O to chodziło. Swoją drogą, ta głowa kojarzy mi się z jedną taką postacią z gry Darksiders. Ponieważ z tego co pamiętam, w Darksiders 2 był podobny motyw, też z taką głową w skale. Ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Śmiesznie, że skojarzyło mi się to z RPG-iem w sumie, no ale no tak to już bywa. I trochę tutaj źle zsynchronizowałem, ale trudno się mówi. No i teraz charakterystyczna seria, znaczy charakterystyczna rzecz w serii Ratcheta, czyli właśnie podróżowanie po szynach, tak jak zresztą zauważyliście. To jest bardzo charakterystyczny gameplay dla Ratcheta i aż byłem zdziwiony, że w Crashu Bandicoot 4 tego też użyli, tak szczerze. Tak więc dobra, zanim pójdziemy tutaj, to wypadałoby zobaczyć, co jest po prawej stronie, tak przynajmniej mi się wydaje, bo możemy właśnie znaleźć dodatkowe śruby. Welcome, outsider. I apologize for the ruse, but we like to keep our operation away from the prying eyes of galactic authorities. Come, you have proven yourself worthy. Volgrim Pass is on the other side of the hollow, but you must be aware that there is a dangerous exile there. Most of our kind do our best to stay away from him. Why? What'd he do? Oh, you know, attacked one of Nefarious's transports, blew up Orsalon's outpost in Korthos. Yeah. The usual rebel stuff. Yeah. Here we are. Tak, tak, powinienem iść za nim i tak dalej, ale no. Dobra, skończysz może gadać, gościu? Wiem, że powinienem iść za nim, ale ja tutaj chciałem troszeczkę eksplorować sobie i zobaczyć, czy czasem twórcy nie schowali jakiejś, wiecie, złotej śrubki czy czegoś. No bo Insomniak bardzo lubi robić takie trole. No to nie oszukujmy się, taka jest prawda. Tak więc no lepiej zawsze sprawdzić w razie co. Co tu kurde mamy?
Lol, co to jest? Nie mam pojęcia zielonego. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale okej, dobra, nie interesuje już mnie to. Okej, skoro nie ma tutaj żadnej złotej śrubki, nie mam czego się bać, no to możemy sobie stąd iść. A pójdziemy sobie tam do tego właśnie ziomeczka, który tutaj nam tłumaczył co i jak i gdzie. Okej, znajdujemy się teraz w The Hollow i ci właśnie ziomkowie bardzo by chcieli, byśmy... Serio, kurwa? Serio, ja coś takiego odjebałem? What the fuck? Ja pierdolę, ej, czemu ja tak zrobiłem? No nie, ale to słabe było fest. Ja pierdzielę, no serio, kurde, stanąć w tak w miejscu. Nieważne, dobra. Ci ziomkowie właśnie, do których tutaj weszliśmy, że tak powiem, na teren, że tak powiem, bardzo chcą, byśmy teraz zasilili im kompaktor, ponieważ jak zauważyliście, oni zostali w pewien sposób odcięci od tego kompaktora, a ten kompaktor jest, no, nie ukrywajmy, ale no powoduje, że jakby praca idzie w re, a tak to przez to, że on jest niezasilony, no to praca nie idzie w re, tylko ono stoi w miejscu. No więc pomożemy im, żeby jakby wszystko mogło wrócić do normy. I zasilimy, kurde, kompaktor. Dobra, co tutaj mamy? Możemy sobie coś upgrade'ować. Construction pistol, dobra. Czy ja bym chciał coś upgrade'ować tutaj? Nie no, na razie to wygląda w miarę fajnie tutaj. Tu nic nie mogę odblokować nawet. Mogę co jedynie kolor zmienić, ale czy ja chcę kolor zmieniać? Nie, no taki mi się podoba, no sorry. Nie no, na razie tutaj to nie ma chyba co. Tak mi się wydaje. No, na razie nie ma co. Na razie jest wszystko w porządku, może sobie potem coś upgrade'uję. W każdym razie, żeby zasilić ten cały kompaktor, to jak widzicie, musimy tych czerwonych, malutkich gnojków wrzucać tutaj. To są niby baterie, ale no ja nie wiem, czy ja mogę, że tak powiem, ufać tłumaczeniu, że to są baterie. No, jeszcze jedna lampeczka musi się zaświecić i będzie elegancko. Wtedy będzie można, że tak powiem, otwierać toast. I jak to Sanach śpiewała... Szampan wylewa się, toast mogę znieść, a ten ktoś mówi coś, o co tu chodzi. Takie to klasyki się zna na pamięć, proszę państwa. Dobra, zatem musimy iść teraz tutaj, tak, tutaj, ponieważ już tamtą sekwencję mamy zrobioną, tu zresztą też jest zasilona sekwencja, ale jeszcze, proszę państwa, nie było nas z tej strony, a tutaj wypadałoby też pójść. No gdyż, skoro w tamtych stronach już zrobiliśmy, no to tutaj trzeba iść. I raczej trzeba uważać na tą podłogę, gdyż ona jest bardzo zdradliwa, jak sami zresztą mogliście zauważyć. No nie fajnie to wygląda z perspektywy czasu. O, tutaj możemy tego... O, proszę! Dawaj w dół. Dobrze, dobrze, dobrze. Dokładnie! System już został włączony. Kompaktor został włączony. W tym momencie nic nie stoi nam na przeszkodzie.
Siema, chcesz może pogadać? Nie, ty sobie tylko tutaj stoisz, okej. Nic szczególnego, dobra. No to możemy sobie stąd iść. Właśnie w tym momencie kompaktor został dzięki nam zasilony, więc dziękujemy, dziękujemy. Znaczy, brawa nie musicie mi bić, bo ja sam sobie mogę nawet brawo pobić. Okej, i teraz tak. Lecimy na Szczecin, Kurwa, ja pierdolę, no. Znowu to samo. Ajajajajaj. No, w końcu, kurde. Czemu ja takie głupie błędy popełniam? Ale mnie to czasami, powiem wam szczerze, że triggeruje nieziemsko, no ale to tak czasami, bo czasami jest nawet śmiesznie. No ale jednak jest to trochę triggerujące, nie powiem, że nie. O, przeciwnicy. O, proszę. A wy co tutaj, kurde? Nie nauczyliście się po ostatnim, że kurde nie należy cwaniakować? No najwidoczniej się nie nauczyliście, skoro cały czas mnie chcecie atakować. Mało wy tam wpierdzielodem nie dostaliście, no proszę was, naprawdę. Dajcie sobie już siana. No ale z drugiej strony, gdyby nie ci przeciwnicy, no to, no nie ukrywajmy, ale gra byłaby zbyt prosta, no bo byśmy tylko szli od punktu A do punktu B. A tak to przynajmniej jest jakieś delikatne utrudnienie, chociaż no przyznam, że ci przeciwnicy i utrudnienie, no to nie idzie chyba to za bardzo ze sobą w parze, ale co ja tam wiem. Może będzie jeszcze tak, że mnie zaskoczą pozytywnie. O, 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 pięknie, pięknie, bardzo ładnie zaliczone to zostało. Wypierdzielać mi stąd, kurde, co wy? O, elegancko, mamy upgrade naszej broni, zajebiście. Construction pistol jest upgrade'owany na level 4. O, jeszcze nanotech upgrade. Mamy teraz 24 HP, ja pierdziule. Trzymajcie mnie, moi drodzy, no trzymajcie mnie. Co tutaj się odpierdziela? Nie dość, że czasami ginę w jakichś łatwych, łatwiutkich miejscach, to jeszcze, kurde, dostaję upgrade za upgrade'em. Nieźle. Może jakieś skill pointy wlecą? Bo jeszcze poprzednim razem udało nam się trochę tam skill pointów zebrać. A nie pogardziłbym skill pointami. Excuse me, hi. Do you know where I can find Alistair Azimuth? You've lost the element of surprise. Killing me won't be so easy. I just want to talk to you. Lies! You're here to assassinate me. Who sent you? Ocelon, the various figures, they lack a spine to conflict me themselves. Look at me, I'm a Lombax. The Lombaxes are gone. And I know a hollow guy is when I see one. Can you stop trying to kill me for 2 seconds so we can talk? Moi drodzy, właśnie żeśmy dostaliśmy się do Volgrom Pass i ścigamy teraz Lombaxa, który jest ten, którego żeśmy właśnie szukali. Dokładnie tak, musimy go teraz najpierw dorwać, bo jak widzicie, kurde, skubany ucieka przed nami jak jak głupi totalnie. Kurde, ale to jest popieprzona droga, nie będę tego ukrywał, no ale nie jest ona jakoś super trudna, bo jak widzicie, wystarczy tylko wiedzieć, kiedy ma się skręcić i tyle. I trzeba uważać też, żeby przypadkowo gałki analogowej w prawo za bardzo nie skręcić, żeby nie było właśnie przypału, tak jak to bym ja przed chwilą zrobił. Ale na szczęście przypału chyba nie będzie. I dawaj, kurde, ziomek! Now I've got you. It can't be. You're Caden's son. Forgive me. General Alistair Azimuth, Forbolt Magistrate of the Lombax Praetorian Guard, Elder Councilman for the Center for Advanced Lombax Research, and you, my dear boy, look just like your father. I have so many questions. How did you know him?
Caden and I were good friends. He was a great Lombax, smart as they come. He was the first outsider to theorize that the Great Clock even existed. And this clock, you think Clank's in there? Clock is a rather crude translation of the runes on Quantos. Specifically, they say Keeper of Time. But yes, I suspect he is. You see, according to Fungoid lore, the Zoni are the guardians of time. If your friend is connected to them, he must play some part in its operation. Now, where are those blasted things? Wait, I thought my father was the only one to stay behind when the Lombaxes left. Why didn't you go with them? Sometimes the universe has a cruel sense of humor. Ah, here they are. Your father's hover boots. Ready for your first lesson? If you're going to stop Nefarious, you're going to have to learn how to outmaneuver him. Now, used properly, these hover boots will give you exactly the edge you need. Now, back straight, legs bent slightly at the knee, and engage! No, moi drodzy, powiem wam, że kurde, ładnie! Ładny tutaj plot twist wleciał. Dobra, on na razie nic nie mówi, ja mam tutaj delikatnie podgłośniony telewizor, żeby przypału nie było. Więc tak, od czego by tutaj zacząć? Więc Lombax... Okej, spoko, zaraz użyję, albo dobra, najpierw wcisnę pauzę, żeby to na spokojnie wytłumaczyć. Więc tak, Lombax, którego żeśmy tutaj poznali tożsamość, nazywa się generał Alistair Azimuth. I początkowo on, jak mogliście zauważyć, myślał, że Ratchet jest jakimś cichym zabójcą w holoprzebraniu. I tutaj troszeczkę poznaliśmy taką historię, jak Azimuth znał się z ojcem Ratcheta, bo nawet był ojciec Ratcheta tutaj wspomniany. I też wspomniał o tym, że istnieje coś takiego jak Wielki Zegar, w którym Clank jest prawdopodobnie uwięziony, bo Ratchet jeszcze nie wie, że Clank jest uwięziony w Wielkim Zegarze. No i jako miły gest wręczył nam hoverbootsy, z których teraz będziemy, że tak powiem, się uczyć, jak z nich korzystać. Tak więc